Witajcie kochani, spójrzcie kogo tutaj mam. Dariusza, który ciężko skręca właśnie. O. Tak, i bardzo dawno się nie widzieliśmy. Dlaczego? Nie. Gdzie byłeś? Cholera wie, no czemuśmy się nie widzieli? Ponieważ byłeś gdzie? W Pradze. W Pradze byłem, tak. W Pradze. A co tam robiłeś? W Pradze luzowałem, w praskim zoo i okolicach. I robiłeś zdjęcia zwierzętom? Mhm. I co? Ludzie też się załapali. Takie jakieś niedobitki. Ale wyszły jakieś fajne zdjęcia? No, fajne wyszły, bo testowałem 500, którą kupiłem ostatnio. 500 mm. To musisz mi pokazać później te zdjęcia. Masz jakieś przy sobie? Nie no, przy sobie nie. A nie, czekaj, mam w telefonie. Mogę ci pokazać, coś tam wrzuciłem już. O, to fajnie, chętnie sobie obejrzę. Bo zwierzęta to jest bardzo wdzięczny z jednej strony temat do zdjęć, a z drugiej dość ciężki, bo one się ciągle ruszają. Znaczy ruszają się, ale wiesz co, ja mogę spokojnie sobie siąść, zapomnieć o wszystkim, wyluzować totalnie, popatrzeć przez tą lunetę, co tam się dzieje. To jest przyjemne, to tak jak łowienie ryb. Już samo złapanie już nie, ale samo to oczekiwanie i tak dalej, to jest takie... Taka forma relaksu dla ciebie? Tak, forma relaksu. Czyli wróciłeś zrelaksowany, zrelaksowany i gotowy do... Do akcji. Do pracy. Do pracy? Nie, to nie jest praca, to jest takie... Praca ze mną to sama przyjemność, to chcesz powiedzieć? Dokładnie tak. No właśnie, właśnie. Tak to jest, jak się pracuje z przyjemnymi ludźmi. Ja jestem przyjemna, ty jesteś przyjemny i wszystko jest w porządku. Ty, autofokus jest na mnie, jakiś kwadracik się pojawił, to nowość masz. No i bardzo dobrze. Było tak ciężko. Cieszę się. Będziesz dzięki temu wyraźny w filmie. Ostrzejszy, no dokładnie. A co jeszcze w Pradze robiłeś oprócz robienia zdjęć? No bo to jest taki, jest, co ja mówię. To był taki twój urlop, tak? Tak, dokładnie. W Pradze, no, łaziliśmy po mieście, fotografowaliśmy miasto, ludzi i jeszcze zresztą pojechali na safari. Powiem szczerze, to było moje, nie no właśnie, drugie, nie, drugie safari. Jak? Ale że w samochodzie jedziesz pośród zwierząt i zwierzęta są blisko ciebie, no. Nie, na lwach nie można było opuszczać szyb, niestety. Ale no fajnie, no super, no bo zwierzęta są dosłownie o metr od ciebie. I też im robiłeś zdjęcia? Też. Kurczę, to naprawdę muszę zobaczyć, co tam ciekawego wymodziłeś. Bo będziesz się teraz obrabiał, tak? No tam dużo obróbki nie ma, bo to zwierzaki, to wiesz, to co tam usuwać? Po prostu takie są, ej! Słuchaj, a jeszcze jedna rzecz, o której chyba nie poruszaliśmy nigdy we vlogu, bo ty oprócz tego, że jesteś fotografem, to jesteś też zawodowym retuszerem, a propos retuszu zdjęć. I istnieje różnica pomiędzy tymi dwiema profesjami. Często jest tak, to mi wspominałeś, że ktoś jest dobrym fotografem, ale już retuszerem niekoniecznie, tak? Czyli znaczy, to kwestia włożonej pracy, bo można na przykład zajmować się tylko, tak jak w fotografii, masz dziedziny fotografii, portret, krajobraz i jeszcze coś tam. To są dziedziny, prawda? Czyli są fotografowie, którzy się specjalizują na przykład w portretach. Dokładnie tak. W zdjęciach ślubnych i tak dalej, i tak dalej. A ty robisz wszystko? Ja robię wszystko, no bo mnie nudzi to, jak robię tylko powiedzmy portrety. Ja chcę sfotografować też wnętrza, ludzi, krajobraz, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. No. To jest chyba bardziej rozwijające. No tak, no bo te dziedziny się przenikają, że tak powiem, i każdy z elementów tam na siebie wpływa. No, rozwija się człowiek, bo jak robisz portrety, no to... No, cały czas to samo robisz, tak? No jest taka rutyna już, wpadasz w rutynę, robisz owszem bardzo dobry, no ale... No można powiedzieć, że specjalizacja jest dobra, w tym sensie mówią, że jest zajebisty w tym, tak? Bo robi non-stop to samo, ale jeżeli powiedzmy taki portrecista robi... Zafiksuje się na jednym temacie, to się... Tak, ale poczekaj, jeżeli robi powiedzmy w miesiącu 5 sesji, tak? A ja na przykład zrobię tych sesji 30 czy tam 20, czyli dwa razy więcej, czy tam 3 razy więcej od niego, no to ja mam większe doświadczenie w tym momencie niż on, robiąc też na przykład inne rzeczy. Wszystko jest kwestią doświadczenia i ilości zrobionych zleceń i zdjęć. Bo ty bardzo dużo zleceń masz. No jest trochę. Dlatego potrzebowałem odskoczni. Pojechania do Pragi, kurde, do zwierząt. I też a propos właśnie tych zwierząt i tego rozwoju, że raz fotografujesz jedno, raz drugie. Wyzwanie mamy, dlatego że ustaliliśmy z Darkiem, że będziemy teraz codziennie przez 5 dni z rzędu robić mi sesję. I jeszcze nagrywamy vloga, więc zobaczycie, jak to wszystko od kulis wygląda. Matko i Boska. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam a propos tego, że powiedziałeś, że trzeba się rozwijać i robić nowe rzeczy, więc to jest nowa rzecz, którą będę robić. Będziesz mi towarzyszył, także trochę czasu spędzicie z nami, poznacie lepiej Dariusza.
O matko, suko, a co tu poznawać? Jest taka łachudra, jeździ, kiedy robi zdjęcia i tyle. A nie możemy na przykład skok na bungee sfotografować, albo w samolocie. Właśnie, Darek ma mnóstwo ciekawych pomysłów na sesję, które myślę, że prędzej czy później zrealizujemy. A teraz właśnie dosłownie przed chwilą ustaliliśmy, gdzie będziemy robić dwie najbliższe sesje. Widzicie, nie wiem czy widzicie, tam w tle widać, tutaj o, moje kreacje. Może wam później pokażę z bliska. Przygotowałam kreacje i teraz postaramy się je dopasować kolorystycznie do anturażu. Znasz już to słowo. Otoczenia. Widzisz, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Człowiek uczy się całe życie. Dokładnie. Życie. Także jedziemy w pierwszej kolejności. Gdzie? Schody do nieba, patrz. Schody do nieba. Ale nie, no tam nie jedziemy. Gdzie jedziemy? Na Krakowskie skoczymy. Znaczy na Stare Miasto. Janusz jest z nami. Halo, Janusz. Janusz! Nie ma Janusza? Janusz nie istnieje, nie widziałeś? Nie istnieje? Skończyliśmy właśnie pierwszą sesję i powiedz, Darek, jak było? Wcale nie było fajnie i przyjemnie. Dlaczego? Jakoś łachudra się do nas przyczepiła, żeby nie fotografować, bo z kochanką jest. Nie, nic takiego nie powiedział. Ale ja, jeżeli nie pozwala się fotografować, to znaczy jest z kochanką. Jakąś lasencją młodą taką był. Nie, żartuję. Darek chciał zrobić zdjęcia, ale pan myślał, że... Że jemu robię, bo oczywiście tak. Myślał, że jest jakiś ważny. A ja nawet nie zauważyłem, że on w kadrze jest jakimś. Ja go zresztą nie widziałem, bo miałem teleobiektyw założony. Ale usunąłeś zdjęcie, tak? A skąd? Jest, ja specjalnie umieszczę teraz. A co? Na złość trzeba tak, robić. Słuchajcie, powracając do tematu, to oprócz tego pana, źle się robiło zdjęcie, dlatego że... Ludzie łazili. Samochody normalnie jeżdżą, wyobraźcie sobie, na starym mieście, non-stop, jak na normalnej ulicy. Ja nie wiem, w życiu tyle samochodów nie widziałem. Także przyjeżdżało bardzo dużo samochodów, dużo oczywiście ludzi, bo ta starówka, zresztą starówka była twoim pomysłem. No. Przemieszczaliśmy się... I przyznaję się, to był zły pomysł. Ale widzicie, ale grunt się przyznać, jak się coś złego. W sensie, jak się pomyli w jakimś zakresie. Także no niestety, ale człowiek uczy się na błędach. A teraz co? Teraz jest kolejny problem. Pojedziemy na wiadukt, Tak, jedziemy właśnie na wiadukt imienia Stanisława Markiewicza, jeśli dobrze pamiętam. I tam zrobimy drugą sesję. Mam nadzieję, że... Oczywiście, jeśli nie będzie ludzi. Tak. Bo jak będzie właśnie. 1000 ludzi, no to też. To ja myślałem, jest... że... Jak są wakacje, to ludzie wybywają z tej Warszawy, a to kurde, nie wiem, jest gorzej niż normalny, nie wiem, tydzień. No ale tak, nieletni. Nie bierzesz pod uwagę tego, że są wakacje i część ludzi wybywa, ale dużo obcokrajowców na przykład przybywa. No, także dokładnie tak, w sumie racja. To jest problematyczne, więc mam nadzieję, że na wiaducie będzie lepiej. Jeszcze nie wspomniałam wam o tym, co takiego miałam na sobie podczas pierwszej sesji, więc może powiem teraz. Miałam, słuchajcie, sukienkę czarną w złote grochy marki Penny Black i do tego dodatki w tych kolorach, torebkę Marelli i swoje złote szpilki Gianvito Rossi. A teraz będę się znowu przebierać w samochodzie, bo się pytacie właśnie, gdzie się przebieram, kiedy odbywają się sesje. No to najczęściej właśnie w samochodzie, ewentualnie gdzie? W krzakach. W krzakach. Jeśli jest taka możliwość, także zobaczymy, jakie tam będą warunki na miejscu. No i myślę, że uda nam się dzisiaj zrealizować nasz plan, czyli... Nie no, słuchajcie, za nami jedzie duży van, specjalnie dla Doroty przygotowany i tam się Dorota przebiera. Mhm. Właśnie powinien jeździć ze mną taki van. Tam bym miała swoje wszystkie dodatki, kreacje, żelazko i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety mamy warunki polowe, także musimy sobie radzić z tym, co jest.
12.30 już po sesjach. Zrobiliśmy dzisiaj dwie sesje i to w sumie zajęło nam 3 godziny, gdyby to kogoś interesowało. Mhm. I co chcieliśmy powiedzieć? Że miejsce było o wiele lepsze. No super. No. Nie było przeszkadzań, jak to od razu się lepiej to fotografowało, pracowało. I w ogóle tam jest bardzo ładnie. Na przyszłość uwaga, idźcie tam, gdzie nie ma ludzi przede wszystkim. No ludzie jakieś. Radzi Darek. Darek dzisiaj radzi. Zaliczył jedną małą wpadkę na starówce. No ja się nie spodziewałem, że w wakacje będzie tyle ludzi normalnie, no ja pierdziu. Dobrze, ale udało nam się zrobić sesję, jesteśmy zadowoleni. I też słuchajcie, Darkowi o wiele bardziej spodobała się ta moja druga stylizacja, którą mam w dalszym ciągu na sobie. Jest to taka sukienka i kombinezon zarazem jednej z moich ulubionych marek Elisabeth Franki w jednym z moich najukochańszych kolorów, czyli kolorze różowym. I od razu jak zobaczyłam minę Darka, jak tylko zaczął robić zdjęcia testowe, to już wiedziałam, że mu się podoba. Widziałam już też te zdjęcia, które zrobił, ich część i naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrze. No tak. Po raz kolejny przekonuję się, że Elisabeth Franki to jest marka stworzona dla mnie. Ale jeszcze jedno, ponieważ zapytałam Darka, która stylówka mu się bardziej podobała i co powiedziałeś, że ta druga, tak? No ta druga, no bo czyli ta teraz bo w tej pierwszej to taki pulchny ogóreczek. No, ta sukienka powoduje, że tutaj jest dużo pełnego. Pełno jest dużo. A wiesz, że kobiety lubią takie, wiesz, można sobie zasłonić tłuszczek, brzuszek. A no dobra, no ale ty nie musisz zasłaniać, raczej powinnaś nosić to, co wypukla to. A w tej właśnie widać talię, no. Dokładnie, czyli ubranie podkreślające talię. Zupełnie inna charakterystyka tego człowieka, no. Ja tak przynajmniej odbieram. Tak, ja też muszę powiedzieć, że uwielbiam ubranie podkreślające talię i wiem też, że mężczyźni to lubią. No chyba, że ktoś nie ma talii, no to tak, ta pierwsza kreacja. Właśnie. Okay. Natomiast w twoim przypadku tutaj to nie, to trzeba. O, dziękuję, taki komplement. Ale jestem też bardzo ciekawa, która stylizacja wam się podobała. Czy ta pierwsza, czyli sukienka Penny Black czarna w złote kropki, czy też właśnie sukienka Elisabetha Franki. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, a my tymczasem jedziemy do mnie. Darek mnie odwozi i w międzyczasie jeszcze rozmawialiśmy o tym, gdzie moglibyśmy zrobić jeszcze sesję w Warszawie i wpadłeś na bardzo ciekawy pomysł. A, Soundgarden. Bo tam już robiłeś sesję, tak? Tak, robię tam często sesje biznesowe, tam jest fajne miejsce, teraz jeszcze jakieś zielono, jest szkło, jest zieleń, jest woda, do wyboru, do koloru. No to zobaczymy sobie w kolejnym vlogu, ponieważ w kolejnym vlogu będziemy robić kolejne sesje na Instagram i nie tylko. Maraton sesyjny. Zgadza się. Tydzień z sesją. Także praca w re, a my tymczasem żegnamy się z wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.